Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Enkryka. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie oczywiście wapnować. A pracownik tutaj będzie sobie działał na kombajn będzie na pracowniku sobie działał na pracowniku. A w drugiej części odcinka będziemy tutaj to mulczować. Teraz biegniemy to wapnować. A ten nasz na pole drugie przejechał. No nie wiem, nie wiem, czy to jest dobry moment. Muszę go przestawić, żeby on za mną jeździł. I żeby on uprawiał w tą stronę. Dobra, grzejemy. Dwa makorniki dla siebie robię. Grzeję sobie makornika, no bo... Masa jest zajęty, bo masa jest to już włóczarem tam widać. Nie chciałem leżeć na pole, bo nie chcę, żeby wszystko było przygotowane. Wapno znika? Wapno znika. No tak, to powinien coś trochę długo czytuję w tym farmingu. Nie wiem dlaczego tak, ale... Tutaj to pole dzieje, że nawracam, to też będzie wapnowane. Bo ponieważ tutaj jest może tak pół pola do wapnowania, ale ja to sobie zwapnuję od razu całe. Jak już tutaj jadę te wszystkie pola, to wszystkie. Bo nie wiem, czy 45, 46 nie będzie do wapnowania. Więc ja dopóki jeszcze mogę. Wszystkie kolorki są włączone, jak widać, więc tutaj nie. Co robiliśmy w ostatnim odcinku? W ostatnim odcinku żegowaliśmy orys. Albo ogólnie w tym odcinku miała być inna robota, ale nieważne. Miało być prasowanie słomy, ale to będzie w kolejnym. Będzie na przykład będzie, w kolejnym odcinku będzie prasowanie słomy i będzie będziemy walczyć z siewami już powoli. Tak. Na pewno duży makronik do kasy pójdzie, a mały do siewnika. Czy mały, no mniejszy tak. A ten będzie z silnikiem 6-metrowym centrolatom. Popłon numer 42, 43. Także teraz jest koszony. Koszony wody. No, tak to wygląda. Ostatni przejazd. Właściwie to nie wiem, czy tak całego nie przejadę, bo po przeszkodzie to teraz zrobię. I będę musiał aż tak daleko na to pole wyjeżdżać, tak? A on sobie to spokojnie uprawi. Czy ten klin to na spokojnie to się zrobi wszystko. 14.30, poniedziałek 16 maja. Do prawy. Dobra. Myślałem, że zrobisz dalej, jak nie zrobił ją. To podobał się dalej. Fajno, fajny zestaw ogólnie. Na tych kolorach to zarąbiście się wygląda. Przeznaczcie, jak on tam żaguje. On tam już prawie pół pola skosił, więc... Więc fajnie, fajnie. Kurde, jak wrócę do domu, to nie udam się nagrać odcinka jakiegoś. Tak na co chciałem sobie jakiegoś nagrać, ale jednak to się nie uda. Bo o 17 mam grać. Chciałem sobie właśnie sobie nagrać. Ale no nie zdążę. Bo to zanim skończę, będzie 15. To będzie praktycznie 40, może 50 minut w domu i już mnie nie będzie. Do 17, tam 17.30.
Nie wiem, ile tam do tyle to trwa. Więc ciekawie, ciekawie. Tak jest. A jest tu gdzieś stacja ładowania? Blisko? Tu powinno być. W sumie tutaj byłby chyba bliżej na Sky niż tutaj na to. No, bliżej będzie na Sky. Jeszcze zapisywanie. Ten tam jeszcze nie mrugał, więc są spokojni. Są przyzwyczaić się coś malutki pocieszeń tutaj. W zasadzie to ja powinienem przywijać im przejazdem, żeby ten pocieszeń robić, ale dobra. Nie będzie. Gdzie to jest? No kurde, się wasze jedno. No dobra, skoro muszę 10, czyli to muszę kupić ile? 5 worków. 5, nie 8. No i dobra, potem się przejadę, bo on ma 14 ton ta siewka, tak? Jak dobrze pamiętam. 14 tysięcy litrów ma. Więc od razu ja muszę to nasypać. Będę miał 12700. 12500 będę miał. Coś takiego. No i dobra, grzejemy. Jedna robota będzie zaraz zrobiona, bo chyba nie. Przecież tam na tym polu, gdzie jest sorgo, to ja nie mogę tam opłynąć, to trzeba dopiero smuczować. To co mam do złapowania, to złapuję. Potem siadam szybko na mulcher. Będziemy do końca odcinka już smuczować. Paszowo stoi, więc niech stoi. Zobaczymy, co z tego da. Dobra, jeszcze dwa worki zostały do nasypania. 10500. 12500 nawet. Będzie wracać na pole. To już powinno wystarczyć. Już powinno na te dwa pola wystarczyć. Dobra, kombajn w sumie jeszcze nie stoi, to więc nie muszę tam szalać. Jeszcze nie mrugał, że ma pewnie zbiorki. Więc... A widziałem, że nawracał, więc jeszcze sobie tam kosi. To ma chyba na to ostatnim przejazd. Będzie można go przestawić na kolejne pole. Dobra, tu w prawo. Czyli no, w lewo, sorry. Teraz w prawo. Ale chyba nie zdarzyło mu jednak tego zbiornika. Ale chyba jednak nie zawsze. Na pół przejazdu mi z braku. Dobra, idę zobaczyć, jak tam wygląda. Gdzie to jest? No mówię, na pół przejazdu. Ale jakbym tutaj z tej strony obciął ten jeden przejazd? Tak jak chciałem, to w zasadzie wystarczyło idealnie.
Neyse. Yani var. Ben de şimdi sıkar olur. Neyse bir metre sarkı bayağı da toplaşamış. Bir şey ne kadar bence başlamış ama yani. Ne yapıp seçen kesin tekrar ben hatırlı bir gün polo tersi olacak. Ve hiçbir şey olduğunu seçkemeyiz tabii. Yani bu tutayı ne yedim şey yaz. Of mostu. Evet, onu seç kocayı. Neyle biraz cinci basar göğe son facente deniz. Może nawiasem jakiś słonecznik by tu leciał. Paliwo już mruga, ale do końca odcinka wystarczy. Później będę musiał gazować. Wiem, że już paliwo mruga, ale do końca odcinka wystarczy. Więc będziemy musieli się przemęczyć, kolega. Jakoś tam. Zabrakło na ile? Na 230 kg zbiornika. Kurde, jakbym wiedział to. Ale no, w sumie nie wiedziałem tak. Bo skąd mogę to wiedzieć? Że mu zbiornika akurat zabrakło. Dobra, jedziemy. Łapno i ogień. Ile to jest minut odcinka już? 12. Kurde, no nie wiem, czy tam to pole będzie łapnął. Dobra, złapnuję sobie, żeby było to 20 minut, coś takiego. Potem te 15 minut niczerkiem, żeby było 35. Czyli, no, równo 15 minut odcinek. Będzie gitara. Dobra, elegancko. Podoba mi się. Robotka idzie, więc... Więc nie jest źle. Szybcy. Elegancko takie wyczki się odbija. Dobra, dwa przejazdy i tino. Będzie elegancko, będzie to wakowanie. Jeszcze jedno pole zostanie. Będzie finał. A jak to wygląda z hektarami skoszonymi? Bo już dużo mi do tego osiągnięcia nie brakuje. Bo wiem, że na Elengradzie mam chyba 80 hektarów skoszonych. Coś jakiego. A tu jest zebrane hektary 20... O, to tutaj daleko jeszcze. Na Elengradzie w sumie dużo mi te łąki dały, tak? Że one były golone. Powoli do celu sobie jakieś powoli to osiągnięcie zrobię, tak? Ja nie gram, ja tam nie gram na osiągnięcia. Nie wiem. Mamy 5 lat. Tutaj ja mamy... Jak to idzie? Aż tak tragicznie tutaj nie jest ten rozwinięty. Znaczy aż tak tragicznie to ze mną jeszcze tutaj nie jest, tego co widzę. Mamy... no... parę lat kupione, więc... jakaś tam robota wasza jest. To jest w sumie był taki na hamach ten przejazd, gdyby ten nawrót. Gdyby tylko to dosiadł.
to sobie zrobimy linię od tego brzegu, bo troszeczkę za blisko do mnie. Oczywiście, że tam. Było do przewidzenia, że będę tam wszystko, ale dobra, widzę, że rozsiewacz akurat się nam dał równo. Więc nie jest źle. Tak nie pole, więc raz, dwa, a pojedzie, to ma już... O, sam. To zrobimy tak bardziej przejadę tędy sobie. Bardziej drogą. Chciałem mocno skręcać, żeby nie zrobić tam jakiegoś, jakiejś wcinki. Dobra, tutaj tak. Tutaj tak, dobra. Kręcimy w prawo. Tutaj ten klin trzeba wysypać. Potem na drugim to już zobaczy tak, jak to pójdzie. Trzeba ten klin rozszerzyć tutaj. Dobra, i zrobię tutaj przejazd. Tutaj sobie oddzielę ten klin. Ładnie. Nic nie powinno być większego problemu. No i ładnie, ładnie wyglądamy w tych kolorach. Podoba mi się ta gra. Mam w nią tylko 260 godzin, więc to nie jest za dużo. Nie ma co porównywać z 19, 9925 godzin. Na obecną chwilę, czyli na poniedziałek 16 maja 14.42. To by nie było. Ja w 19 teraz zacząłem trochę więcej grać z tego względu, że mam tam save'a po prostu z wypadkiem. Na woli brudnowskiej sobie gramy. Tak sobie te godziny powoli lecą. Ale jeszcze tylko 75 godzin i będzie setka. I będzie 2000, więc... Więc potem... No i potem... Już będzie tak, jak już będzie dwójka z przodu, to już fajnie, bo nie będzie już będzie dwójka. Wiadomo, że 2000 pierwsze przekroczone moje. Moje w życiu pierwsze 2000 na streamie przekroczone. Godzin oczywiście. A tu zanim będzie 1000, to ładno. Jeszcze. Więc w Eurotracku 1000 godzin przeproszę już tutaj. Bo w Eurotracku mam 680. A tu mam tylko 260. Powiem wam, że nie ma czasu grać tego Eurotracka, szczerze mówiąc. Teraz ostatnio grałem 3 godziny i to co to było. Jutro też nie będzie czasu, żeby zagrać do Eurotracka, bo pewnie będziemy od razu grać. Jak wrócę, czyli pewnie ja wrócę 15.40, bo to ja wiem. Pewnie o 17 znowu będzie save, trzeba odpalić. Czyli to, żeby marudzić, tylko trzeba będzie o 16 pewnie, o 17 save odpalić, to tak nie wiem, co zrobić. No i potem, wiadomo. No zanim skończymy grać, to jest pewnie 20.30. Znaczy, nie wiem, ile tam będzie jeszcze raz. To raz, że się nie będę gdzieś wychodzi. Ale to raczej będzie 21, coś takiego. No nie skończyłem. Może 22, chociaż nie wiem. Ale 21 na pewno. To tak jakoś idzie sobie. No i dobra. Aligansk. Jednak musi być tutaj na tym polu. Musi być chyba poprzeczna. Nieważne czym to jest. To, znaczy no nawóz tak nie, bo to nawóz to wiadomo. To się tam raz koło wiedzie i pole nawiezione. To te 42 metry to jak ktoś się przejedzie w tą stronę. No tam jedno kółeczko jest nawiezione. Więc nie ma problemu.
Ale to wcześniaki muszą dojeść zawsze tego, a kiedy biorę na pole, gdzie jest klina, to też się lepiej nawraca. Dobra, w kombajnie trzeba wysypać. Kombajnie jest najważniejsze, żeby sobie kosić. A my teraz lecimy sobie po mycze. Dobra, znowu zasypię ten pierwszy szczepek. Żeby już była pełna. Bo i tu dużo nie brakowało. Tam dwie tony brakowało. Wiedziałem, że on tego Żyda to zrobi, więc byłem na to nastawiony. No i dobra, na odcinku te dwa pola będą skoszone, więc fajnie, fajnie. Jeśli oczywiście paliwa starczy, bo jak nie starczy, to wiadomo, nie będzie skoszone. Cyk, cyk, cyk. Dobra, elegancko. To jest bez drugi czy bez trzeci? Czy nie, bo nie wiem. Ale chyba 20. Nie wiem. Nie mówię wam tych numerków, bo nie wiem. Dobra, jedziemy żagować te... Znaczy żagować, jedziemy buczować. W 22 jest na pewno prosto. No dobra, ładnie tutaj to. Ale dobrze, że tylko nie będę tego robił teraz, to nie uciek. Pojedziemy sobie na to mniejsze, bo to mniejsze wiadomo, że jest taka, że ja to zdążę zrobić to mniejsze. Na odcinku, a tamtego bym wiadomo, że nie dam rady. O! Panie, panie, prawie. Bo już prawie żagowałem w wodzie. A tu wiadomo, to podżywam, to nie widać. Zawsze powtarzałem, że ja wolę sobie troszeczkę trawy użagować, żebyście blisko zostało. Ale tutaj wierzę, że sobie nie uciekał, więc kręcę pola, więc nawet trawy nie reaguje. Tylko małe szczebelko. O! Jestem trzeba pola, to trzeba będzie tu dwa podstrzęki zrobić jak nic. Trzeba te dwa podstrzęki od tego pola zrobić jak nic, żeby było to zawracać. Musi być na dwa, bo wtedy, wiecie, bo ja sobie lubię nawracać ten... To będzie jakieś bez podnoszenia, tak? Więc wachowczyniaki muszą być, bo wiadomo, że muszą mieć miejsce na wracanie. Dobra, i grzejemy. Oczywiście mulcher albo ten sam co na Enkriku. I w sumie można powiedzieć, że na Alpinach, bo tam też to było. Ale no, to jest jeden najlepszy mulcher, który bez... Ciągamy. Ma 5,5 metra prawie, że nasze najszersze prawie, że. 5,8 co? Do 6-metrowy, ten ale jest na podnosik, no tam chyba 200 parę koni wymaga. 200 chyba 50. To jest najpasalne, na tym wymaga 180. Więc ja wolę tego sobie używać. Bo razie jest ciągamy. A jest tylko 20 cm szerszy, węższy. Ale powiem wam tak, że na 6 metrów też idzie mi robić, bo robiłem. Więc... Nie ma problemu. Nie, więc... Trawę dorypał cały czas.
kombajnem jak nawracałem. Kombajnem? Nie, no ale chyba tak. No dzisiaj kombajnikiem jak nawracałem, tutaj przyzwoniłem to. Nie ten przejazd, ten poproszę. No i teraz zobaczcie tak, to będzie szło fajnie. Teraz będzie to fajnie szło, bo mam dwa skrzynki z każdej strony zrobione. Więc wyjeżdżamy tu. Raz. Odliczamy dwa przejazdy i wjeżdżamy tu. To jest moja stała taktyka na każdą robotę. Nieważne czy to bucie, czy koszenie, czy też sianie, czy też talerzowanie. Obrałem sobie kiedyś taką taktykę w 19 i sobie ją stosuję do dzisiaj. No tu jednak mi się trzy przydały, oprócz ciężki. Bo wiadomo, że pan jest ze skosa, więc mi się przydały trzy poczne. Chyba, że by były mniejsze skoczne, to wiadomo, ten dwa. No tak jak na prostym, jest ten dwa wystarczy. W sumie trochę przyznałem, żeby skręcić, ale dało radę. Zobaczymy jak tu. Dobra, teraz powinno być trochę lepiej mówić. Albo ja powinno robić tak, tak, w lewo i dopiero w prawo. O. O, i teraz się będę wykręcił. Też trawa nie użyje jakimś się tym. Więc tak trzeba robić. Ja nie mam mruga coś na mapie, ale nie wiem czy to mruga z braku paliwa, czy z braku, czy z pełnego sklepika. Z tego wam nie jestem w stanie powiedzieć. A, 80%, czyli ja muszę mrugać z tego względu, że paliwo. Ale pół wola ponad skosi, ponad pół wola skoszony. Żebym nie chciał działać. O, widzicie, tu jest elegancko, bo tu nie ma już takiego skosu. I tutaj na dwa poprzeczniaczki elegancko zostały razem. Po prostu cały skrót jest aż półokrągło. No, tam już prawie że żadnego skosu nie ma, więc to wygląda. 7 minut, więc jeszcze zacznę sobie to drugie pole. Wow, nie wało, nie załatw. Ale ile zmuczuję, to nie pamiętam tego. Do mnie, bez komentarzy. Nie no, tym muczerkiem fajnie robotka idzie. Tutaj fajnie poszło do malutkie pole. Dlatego chciałem tutaj od tej strony puścić teraz ten kombajn od tych dwóch kawałków. Bo wiedziałem, że... Bo co wiedziałem? Bo tu dawno nie było nic zrobione na odcinkach, a... No i tak bym musiał później to wykosić i tak. Niech to wysypie. Ja w tym czasie dojadę do końca tego przejazdu. Właściwie to nie wiem czy John Deere by dojechał. A może na końcu odcinka się przejadę John Deere na gospodarstwo i to skończy odcinek. Serio, zostało mi taki kawałek na metr. No dobra. Teraz zostało, to zostało. Na bierze muszę trochę więcej bierze. Bo jadę równo z granicą, a bierze mnie jeszcze prawie. Boli.
dobra. To żyjemy sobie dalej. Johnny Berry, Johnny Berry. Tam jestem siadł na polu zapasu. Nie pierdzieli znowu. Dobra, nie będę coś, nie będę kombinował, bo i tak bym tego nie uczył, i tak bym tego nie uczył. Więc dodatkowy przejazd sobie zrobię. Myślałem, żeby trochę GPS-a przesunąć. Jakbym jeden przejazd szybciej przesunął go, to myślę, że... No, czyli tamten zachęcam tamtą stronę. To jakbym go przesunął, to wtedy by sobie na spokojnie chodziło. Tak to wyszło, że nie działa. Dobra, jedno pole zbudowane. Jeszcze zostały trzy. Jakby nie było, tutaj do wachowania tak będzie trzeba. Dobra, niech ty zrobi sobie ten zapis. Wiadomo, zapis ważna rzecz. Wręcz sobie najważniejsze. Jakby coś przypadkiem się z farmy nie stało, no to... Zawsze jest ten zapis, tak? Sekiernie już do końca pola przejechał. Po przejściach, ale tu jest jeszcze sorgo. Na ostatni przejazd kombajny. Więc w sumie idealnie wyszło się, że... Bo ja skończyłem uczelać to pole obok. Jakbym pojechał tutaj od miedzy, tam, i zrobił jeszcze ten przejazd poprzeczniaka, to tam już mi nie do końca tego nie było. No dobra. A że nie można było tak, to nie. No dobra, żyjemy. Zostały niby 2 minuty odcinka, a jest ile? 32, no to... No zostały 2 minuty jeszcze, więc jeszcze sobie trochę pomuczujemy. Albo nie, no w sumie dojadę. Zjadę kombajnę i dżendirę. Też kombajnę niekoniecznie, bo... Kombajnę niekoniecznie muszę zjeżdżać. Bardziej przejechać, bo tak. Zrobione. Pięć siedemset. Tu mamy 37 ton, więc tak dwóch pól dało. Jest 5. 42 700. No i zjeżdżamy na gospodarstwo i na gospodarstwie się żegnamy. Tak jest plan. Więc grzejemy sobie na gospodarstwie z Omirem, z tym sorgiem i kończymy. Wolne, wolne. Więc można jechać. Daj wam tak. O, włączyłem. No, no tak, ze stacją mam blisko, ale nie ma czasu zajechać. Więc chyba po prostu na stację zajadę teraz. Bo zaraz tej godziny była. Ze stacją mam po drugiej stronie gospodarstwa. Ale nigdy nie ma czasu, żeby tu przyjechać. Jakiś kombajny będę się tu przyjechać. A co akurat tu będzie, proszę.
Taki dźwięk odbył. Wolne. Wolne. Jadę kolejna paczka. Skamienie tyle. No właśnie, muszę zobaczyć co z tymi kamieniami. Czy one się wyłączyły, czy co się z nimi stało? Ustawienie gry. Kamienie w polu? Niby są włączone. Ale nie wiem. Nie wiem, ja tu po uprawie dzisiejszej żadnego kamienia nie widzę. Dobra. Więc dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, ocenicie mój kanał, padajcie w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć, na razie. Pa, pa.